Witam w 12 odcinku Zagramy w Castlevania Symphony of the Night. Tak jak mówiłem, poza nagraniem odkryłem ten mały jeden obszar. Nie było tam nic ciekawego. A teraz wracam do odkrywania, co się ta lokacja nazywała, zewnętrznej strony zamku, przecież tak. Kompletnie mi to jakoś nie pasuje, ta nazwa. W każdym razie jesteśmy w tej części koło biblioteki. Tych nie da się zabić. Przeciwników. Zamierzam zdobyć dwa. No, jeden na pewno, może dwa. Relikty. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Tu jest teleport. Skorzystam z niego. I pójdę szybko do bossa. To jest... Idę nie tak, jak jest na mapie, ale stwierdziłem, że jest tak blisko, że warto do niego iść. Tutaj na prawą stronę. Na wschód będę lecieć i za niedługo będzie. Te nagrobki, one były odporne na cios mieczem, ale widzę, że znowu broń jest tak napakowana, że to niewiele zmienia. Ile to ma? 50 defensywy, to sporo. Gdzie 50 defensywy, bo minus 50 obrażeń, tak to liczy. Zapisu. Wolę mówić po polsku, ale często zapominam ich. Mówię po angielsku jeszcze. Czym mówię? Ten mój angielski to taki... Boże się Boże. Dobra, i tu będzie boss. Meduza, o ile dobrze pamiętam. O, była na dwa strzały. To normalnie jestem w szoku. Serce Vlada. Relikt. Do czego on dodaje? Do szczęścia chyba. Tak? A nie, daje mi odporność na... klątwy. Wiedzieli, gdzie postawić. Wracam do tej zewnętrznej ściany zamku, jak to się nazywa. To był skorpion. Że ja przez tyle czasu tego skorpiona miałem za krewetkę, to jest aż nie do pomyślenia. Ostatnio ta gra zaskoczyła mnie
Już myślałem, że jest niemożliwe, bo uwielbiam ją i chyba wydawało mi się, że już zrobiłem wszystko, co można było zrobić. W internecie, na YouTubie znalazłem coś, co pierwszy raz widziałem. Albo już kiedyś widziałem, ale zapomniałem. Taki drobiazg, że ta postać, ten nasz zwierzaczek, gdzie ona jest? Wróżka. Jak się długo będzie czekać, to ona usiądzie na ramieniu, co to wiedziałem, ale że zacznie śpiewać. Tego już nie wiedziałem. Tylko, że to jest podobno tylko w wersji japońskiej. Kiedyś to sobie może jeszcze sprawdzone. Nie teraz. No, to było wredne. Dobra, tutaj będzie biblioteka. Czemu to nie mam odkryte z prawej strony? Ale ten jak się tu znalazł? No nie wierzę, na dole coś, kawaleczek, mały kawałeczek. Już? Już. Co tu nabierzemy przed chwilą, bo nie chcę mi się tu później wracać. W opuszczonej czy zapomnianej bibliotece, tak to się chyba tłumaczy, jest kilku przeciwników, którzy wyrzucają najlepszą broń w grze. Na przykład ten wyrzuca najlepszą pięść w grze. Ten duży lew. Ta głowa chyba taki szybki miecz wyrzuca. I taki co raz się naciśnie i trzy ataki od razu lecą. I nie zatrzymuje naszej postaci podczas ataku, czyli można biec i uc. A ten nabity na pal, on chyba muramasę wyrzuca. Ten jakąś ciekawą zbroję wyrzuca, ten robocik, czy co to jest? Odkrywa całą mapę, także to mi się będzie przeoczyć. No, mogliby wyrzucić tę broń. Nie zobaczymy tego z tyłu. Już tu idę. Najpierw miałem dym odkryć. Jak nie może wypadnie coś z przeciwników. Te pięści fajne były od tego lwa. Tylko, że no, pięści jak to pięści. Krótki zasięg. Ale miały dwa specjalne ataki. Jeden to wypuszczały taką kulę ognia. Jak w Street Fighter można powiedzieć. A drugi to takie szybkie uderzenie było. Nie wiem, 10 uderzeń takich szybkich. Fajna zabawka. Jako jedno z niewielu miała właśnie dwa unikatowe ataki. Pewnie, żeby zrekompensować ten krótki zasięg. Thank you.
Tędy już byłem? Nie. Jeszcze cały etap. Za tym będzie. Tylko nie pamiętam, czy tam był boss, ale chyba nie. A jaki mam level tym nietoperzem? Gdzie to jest? 18. Wolno to idzie. Bez nabijania to wolno idzie. Znam parę fajnych miejsc, gdzie to szybko idzie zdobyć. Tak się zastanawiam, czy zrobić takie właśnie krótkie poradniki takich rzeczy. Pewnie zrobię to, tak jak mówię, grę uwielbiam. I tak doszedłem do wniosku w czasie grania, że ta gra to jest jednak dla mnie numer jeden, najlepsza gra. To właśnie ile mi radochy daje, to któreś z kolei przejście, to właśnie dzięki temu chyba zaliczam gry do tych najlepszych. Gościu, nie wierzę. On zbroję wyrzucił. Zbroja jest niezła. Znaczy była niezła, ale nie lepsza jest. Na pewno nie lepsza od tej. Defensywa całkiem spora. I dodaje do inteligencji. Nie dodaje. Po prostu walk armor odejmuje. A, ale zwiększa atak magiczny. Atak magiczny. Siłę ataku magicznego. Czyli, tych chyba wszystkich broni dodatkowych, na przykład wody święconej, tak mi się wydaje. Albo zaklęć. Tak, chyba zaklęć. Których w ogóle nie używam. Dobra, co tu jeszcze? Chociaż przyda mi się za jakiś czas. No, w sumie nie chciałem tego robić. Zatrzymanie czasu jest fajne, ale to jest chyba najdroższa broń dodatkowa. To raz. A dwa. Zatrzymywanie czasu nie działa na każdego przeciwnika. Na bossów oczywiście nie działa. Niektórych spowalnia. Chyba. Przecież nie jestem pewien. W każdym razie zatrzymywanie nie działa na wszystkich. Tak, to jest wszystko. Już mogę wychodzić. Z zapomnianej biblioteki. Już idę?
O, wyrzucił tą pięść. To założyłem na krótko. To zwykłe uderzenie. To specjalne, co idzie z wiele uderzeń. Ups, nie chcę nic. I kula. Ognia, chociaż to nie wygląda jak ogień. Fajna broń. Fajnie. No właściwie też z tego powodu grałem na tym szczęściu. Ten look mode wybrałem, żeby właśnie jakby co, jak broń wypalić, żeby przedstawić. Albo inny przedmiot, żeby pokazać, z kogo wypada dość szybko. Na takie okazje właśnie. Chyba, żebym miał minął znowu. Nic nie ma. Tu będzie chyba boss, ale tu... Liczyłem na to, że będzie zwiększenie życia, ale niestety. Dobra, to idę do następnego bossa i reliktu. Też na dwa strzały. Ząb kieł Vlada. Co on dodaje? Plus 10 to siły. Fajnie. Siła mi już nie jest właściwie potrzebna z tym mieczem. No. I tu jest 17 minuta. Jak to teraz zrobić? Ja chyba zrobię tak. A ci, co wyrzucają pierścień, najlepszy. Tak czułem, że teraz go wyrzuci. Ten punkt zapisu nie odkryłem. No to wrócę do niego, nic się nie stało. Odkryję sobie tylko ten kawałek mapy już na wideo, na nagraniu. Tu było zwiększenie życia. Ci przeciwnicy mają bardzo mocny atak. Sami są bardzo słabi. Jak to trupki. Czy tutaj też muszę poczekać? Poczekam 10 sekund, zobaczę. Chociaż niepotrzebnie to robię, bo przecież z drugiej strony jest... Znaczy wyżej jest kratka, chyba mogę jaką mgła tam przejść. 5, 4... 3, 2, 1. Dobra, idę stąd. Nie ma sensu. Czy mi się wydawało, czy drugi nietoperz przeleciał? Co to było? A, awansowałem. Dwa nietoperze teraz mam. To przy którym? Przy 20 levelu pewnie, gdzie to jest? Tak, przy 20 levelu jest dwóch. Wolałbym tym nie dostać. Atakiem. Okej, okay, to teraz lecę do tego punktu zapisu, który wcześniej ominąłem. Tak
Tak, teraz będzie z każdego wypadać. Już mam 4 te pierścienie. I na tym zakończę ten odcinek. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.